No. No właśnie, dzisiaj gościmy w Gołębnikach u kolegi Radosława Małolepszego. Jak ktoś nie wie, to nadmienię, że kolega Radek jest wicemistrzem Polski z sezonu 2010 w kategorii GMP i 10. przodownikiem w sezonie 2011, również w kategorii GMP. No i właśnie w takiej mistrzowskiej hodowli dzisiaj zobaczymy, jak gołąbki spędzają zimę. Kolega Radek nam tutaj pokaże, jak u niego istnieją warunki dla nich, co z nimi robi, no i trochę o nich opowie, co to są za gołębie. Także teraz sobie pozwolimy wejść, prawda kolego, do gołębnika twojego, tak? Dobra, to idziemy. Jesteśmy w gołębniku rozkładowym moim. Tu są samczyki, które sobie spędzają zimę. Samiczki są osobno oddzielone. W tej chwili no, przyszykowuje się do okresu parowania. A kiedy zaczynasz parowanie? Zaczynam 10 lutego, chciałem puścić sobie rozkładowe gołębie w pary. Jak mi się uda, no maksymalnie 20 lutego, zależy od pogody. Jak będą warunki dobre, to będę puszczał 10 lutego. A ile gołębi masz w rozpłodzie, tak mniej więcej? No, na tą chwilę mam obecnie 19 par. 19 par, a co to gołębi jakich ras najczęściej? No, w tej chwili bazuję na gołębiach Pita van de Merwe i deklakach. Deklak Van Loon. Gołębie wywodzą się z gołębi od Manfreda Reimera z Niemiec częściowo. I duża część jest też gołębi od Pita van de Merwe z Holandii. Te gołębie na razie do dnia dzisiejszego uważam, że są u mnie nie najlepsze. A tutaj jak się zauważa, masz jakiegoś takiego gołębia, którego szczególnie, że tak powiem, wyróżniasz i uważasz, że jest takim gwiazdą rozpłodu twojego? Mam kilka swoich takich asów rozpłodowych. Także uważam, że na przykład jednym z najlepszych moich gołębi to jest gołąbek. To jest gołąbek o numerze 95-98. To jest pełny brat mojego najlepszego gołębia 98. Gołębia, który jest u mnie drugi rok w drużynie GMP. W tamtym roku był z najlepszym wynikiem. Z jakiej rasy to jest gołąb się wywodzi? To jest oryginalny Pit van de Merwe gołąb. Obydwa te gołąbki przyjechały do Polski w jajku. Pokluły się w Polsce dwa dni po przyjeździe. Aha. I te one są polską obrączką normalnie zaobrączkowane, tak? Obrączkowane polską obrączką, ale ja mam na nie wody oryginalne od Pita. Ale zaobrączkowane są w Polsce. A mówiłeś, że brat jego jest najlepszym u ciebie rozpłodowcem, tak? Tego gołębia? Ten gołębek to jest u mnie najlepszym rozpłodowcem. Ten, aha. Ten. Po tym gołębiu mam w tym roku najlepszą też młodą samiczkę. Samczyka właściwie na gołębniku lotowym, jeśli chodzi o młode gołębie w kategorii A. To jest jeden z najcenniejszych moich gołębi. A inne gołębie tego od Manfreda Reimera też ci się dobrze sprawdzają? Też bardzo dobrze mi się sprawdzają gołębie od Manfreda Reimera. Tu jest część gołębi właśnie z jego gołębnika rozkłodowego. To jest jego gołąb z gołębnika lotowego, którego nabyłem od Reimera. To jest ten Deklak Van Loon, tak? Deklak Van Loon. To jest kolejny gołąbek od Manfreda Reimera z jego gołębnika. To jest syn jego słynnego takiego gołąbka 1070. A to jest ojciec najlepszej mojej też samiczki rozkłodowej. A w którym roku te gołębie przywiozłeś? Ten gołąb przyjechał do mnie w tym roku na wiosnę. Ja go kupiłem od Manfreda z tego względu, że u mnie jego matka jest najlepszą samicą rozpłodową na dzień dzisiejszy. I pojechałem do niego i go nabyłem, tego gołąbka. Aha. Także jest w ręku, jest bardzo fajny, mięciutki. Skrzydełko ma też bardzo ładne. No, uważam, że coś z niego wychowano. No, teraz byliśmy przed chwilą w gołębniku właśnie rozpłodowym. Teraz przechodzimy do gołębnika lotowego. A na jakim systemie latasz, można wiedzieć? Na totalnym wdowieństwie. Totalnym wdowieństwem, tak? A elektronika jakiej używasz firmy? Unikona. To jest chyba popularna tutaj, co? Unikona, no ja mam już ten system dość długo i od samego początku. To jest gołębnik lotowy, właśnie u kolegi Radka. Tu są samczyki. O, widzimy jak spędzają zimę. Ja pokażę jeszcze tutaj jak wygląda ich takie poszczególne tutaj cela. O. Masz jakieś lotniki takie, które szczególnie wyróżniasz teraz? No w tej chwili najlepszym moim gołębiem jest ten 98, brat tego 95-98. Ten, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, tak? Tak, to jest najlepszy mój gołąb w tej chwili. Na stronie zdjęcie jest jego, nie? Jest, tam jest jego syn, znaczy po bracie syn tego, co mieliśmy w ręku niedawno. To jest syn ten, co ma 5 kofi, dwa kategorii.
To jest ten gołąb? To jest o ten gołąb, tak? Ten na końcu w ostatniej celi, o ten co siedzi tak przyciśnięty? Ten ciemniejszy. Ciemniejszy, tak, tak, o, tak, tak, widzimy tak, go teraz na ujęciu. Tak, to jest moja następna gwiazda, o numerze 30, też bardzo... To z jakiej gołębi się wywodzi? Ten się wywodzi z Van Loonów. To od Reimera, czy jakiś inny jeszcze? Nie, ten się od Louisa Van Loona wywodzi. Po oryginałach, tak? Po oryginałach od Louisa Van Loona. Gołąbek, także ogólnie to jest większość gołębi, które tu widzimy, to są gołębie od Pita van der Merwe i od Manfreda Reimera. A jaką ilością gołębi lotujesz tak mniej więcej? Na dzień dzisiejszy mam do lotu przygotowane 66 gołębi. Tu mamy samiczki. Chodźcie. Ups! O, tam się poleciał. No tak właśnie, samiczki sobie ładnie siedzą. Chodź. Samczyk poleciał, także się nim interesuje. A ten szpak, który tam masz, to jest coś po Silver Shadow od Van Loona może, czy nie? Proszę? Ten Silver, po Silver Shadow, ten szpak coś jest? Ten szpak wywodzi się z rodziny Silver Shadow. Aha. A tu jest też siostra mojej najlepszej samiczki w tym roku wyjęte. I ona jest też z drugim wynikiem w kategorii. To jest z rodziny Manfreda Reimera. Ale wcześniej takie sukcesy jak w 2010-2011 roku nie miałeś. To się zaczęło, jak zacząłeś te gołębie właśnie sprowadzać? To znaczy ja od 2007 postawiłem ten gołębnik. Mhm. Pierwsze gołębie, jakie miałem, to miałem w 2007 roku w tym gołębniku młode. I od 2007 roku się zaczęło. Sukcesy przychodziły po kolei po prostu. Tak. Sam pytał. Następny wleciał. No dobrze, co tam jeszcze chcesz coś dodać, kolegom pokazać, jak wygląda tak hodowca, w ciekawostek z hodowli? Znaczy z ciekawostek z hodowli, uważam. No, teraz jest moment najważniejszy, zadbać o zdrowie, przygotować je, żeby były w pełnej formie i w pełni, żeby były zdrowe do sezonu przygotowane.